Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, musimy przejść do tej części ostatniej naszej debaty, czyli do zadawania pytań, co zapewne Państwu sprawi przyjemność nie mniejszą niż słuchanie wypowiedzi naszych drogich gości. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że pan redaktor Terlikowski musi nas opuścić za 15 minut. W związku z tym prosiłbym o zadawanie pytań przede wszystkim przez te 15 minut panu redaktorowi, bo potem już nie będzie na to żadnej szansy. I o taką konserwatywną cnotę samoograniczenia się w tych pytaniach. To znaczy bez komentarzy, bez długich wypowiedzi, pół minuty, jedno konkretne pytanie. Proszę bardzo, pan na końcu sali jest. Tak, można podejść. I nawet można, znaczy, do księdza Sztelina też pytania, tylko jeśli ktoś ma pytanie na przykład do księdza Terlikowskiego, też do... Zapędziłem się. Jeśli ktoś ma pytanie do pana doktora Terlikowskiego, to teraz jest jedyna szansa, żeby je, że tak powiem, postawić. Proszę bardzo. Witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym zadać pytanie dotyczące kwestii, którą pan redaktor podniósł na samym początku i mówił o prawdziwych owocach Soboru Watykańskiego II. Chciałbym się dowiedzieć prawdziwych i tych dobrych oczywiście. Chciałbym się dowiedzieć, co pan redaktor miał na myśli i czy do tych dobrych owoców można byłoby zakwalifikować na przykład nowe ruchy w Kościele katolickim, tego typu, co neokatechumenat, odnowa w Duchu Świętym, ruch Focolari, etc. To jest jeden z takich najbardziej widocznych owoców. Część tych ruchów oczywiście historycznie to zaczęła się przed Soborem, to też o tym trzeba pamiętać, ale tak, to jest jeden z niewątpliwych owoców Soboru Watykańskiego II. Drugim paradoksalnym jest to odrodzenie mimo woli bardzo często posoborowych reformatorów, ale to jest odrodzenie także tradycyjnej mszy świętej, która jest sprawowana po Soborze, bardziej w duchu tej prawdziwej reformy liturgicznej, o której mowa była przed Soborem Watykańskim II. Trzecią rzeczą jest, i o tym mówiłem, to znaczy to jest głębokie, jednak pogłębienie rozumienia i przeżywania małżeństwa, czy drogi do świętości poprzez małżeństwo również, którego doskonałym przykładem są katechezy o małżeństwie i rodzinie Jana Pawła II, które bardzo mocno jakby tą drogę życia, nie tylko dowartościowały, bo tu nie chodzi o jakieś dowartościowanie, ale przede wszystkim pokazały jej głębię duchową i teologiczną. I, to jakby, i tego typu rzeczy można, to jest próba, to także ja uważam za pozytywne tutaj wbrew panu profesorowi Bartyzelowi, to jest próba takiego poszerzenia skali wypowiedzi, żeby szukać sojuszników w walkach o te same sprawy. Na przykład, no, rzeczywiście jest tak, że w walce z komunizmem ojciec święty Jan Paweł II odwoływał się do konceptu praw człowieka. Nie, niewątpliwie. Ale również do konceptu praw człowieka odwoływał się w walce z aborcją. I to jest próba jakby takiego poszerzenia przekazu, żeby wpisać w ten przekaz i w tą samą walkę, o tą samą rzecz, jaką jest życie ludzkie, mogli się także ludzie z zewnątrz Kościoła, jakby żeby to nie była tylko walka katolików, ale żeby to była walka, którą można prowadzić także z innej perspektywy. I to dla mnie jest również wartość pozytywna, to jest pozytywny skutek Soboru. Kolega prezes Robaczewski ma pytanie, nieco, bo przysłuchując się uważnie tej debacie i zwłaszcza temu, co pan redaktor mówi, również muszę wyrazić swoją głęboką niezgodę. Jeżeli chodzi na... Pozostańmy przy tym przykładzie życia małżeńskiego.
myślę, że często nasze odniesienie i nasz aplauz, entuzjazm wobec zwłaszcza pontyfikatu Jana Pawła II, który tym sprawom poświęcał dużo miejsca, wynika po prostu z tego, że nie znamy, czy nie rozumiemy tej duchowości małżeńskiej, która była przed Soborem Watykańskim. Ja mogę się posłużyć przykładami na przykład moich krewnych, którzy umierali gdzieś tam w latach 80. i ich przykład życia małżeńskiego, już nie mówię o moich rodzicach, ale tych, którzy żyli właśnie przed Soborem Watykańskim II, ich przykład życia małżeńskiego był wyrazem pogłębionego rozumienia, nawet jeżeli ono nie było bezpośrednio artykułowane. Jest też taka anegdota piękna, jak arcybiskup Giuseppe Sarto przyjeżdża do swojej mamy i ona całuje jego pierścień biskupi, a potem pokazuje na swoją obrączkę i mówi, ta obrączka była najpierw, zawsze o tym pamiętam. Jest to, myślę, że te przykłady, którymi się posługuję, zdejmują tę mitologię jakiegoś płaskiego czy niepogłębionego rozumienia duchowości życia małżeńskiego, która była przed Soborem Watykańskim II. Nie wnikam w ocenę tego, co przyniosło ze sobą to posoborowe rozumienie. Myślę, że chciałem tylko tyle powiedzieć, że to jest powód, że my często nie rozumiemy i nie dostrzegamy tego, co było przed Soborem. Też nikt twierdzi, że Jan Paweł II zaczął tworzyć teologię małżeństwa na ziemi, na pustyni. Jak to się mówi, że ona była obecna w świecie katolickim również przed Soborem? No była obecna, to nie zmienia w niczym faktu, że Jan Paweł II ją bardzo mocno pogłębił, teologicznie ją bardzo mocno zakorzenił w tekstach i Księgi Rodzaju bardzo mocno, i listach Pawłowych, i w Ewangelii. Można powiedzieć, że przecież on też nie tworzył teologii w oparciu wyłącznie o myśl, tylko o spotkanie z konkretnymi ludźmi, tak? I także tymi, którzy byli uformowani w duchowości przedsoborowej. Natomiast jakby o tyle jest trudno dyskutować, że my oczywiście nie wiemy, co by było, gdyby Soboru nie było, tak? To znaczy, to jest dyskusja, co by było, gdyby było, nie wiemy, co by było, gdyby było. Czy by było tak, czy by było inaczej. Kryzys na pewno również by przyszedł, dlatego że on nie jest tylko związany z tym, co się wydarzyło w Kościele. Czy byłby tak głęboki, czy mniej, to jest gdybanie. Bo on jest związany również z rzeczywistością społeczną, która się rozgrywa. To nie jest tylko tak, że wszystko jest spowodowane decyzjami wewnątrzkościelnymi. Kościół żyje w świecie i styka się ze zjawiskami świata. Dziękuję bardzo. Pan Zabrowski. No też tylko ad vocem, no jakby troszkę wywołane. Do mikrofonu? Do mikrofonu podejść, bo może do tego też. No, nie dziwi mnie tak bardzo oczywiście fakt, że pan redaktor był łaskaw się ze mną nie zgodzić, natomiast no, widzę w tym jednak jakieś wielkie nieporozumienie. Można by powiedzieć tak, to, że jacyś ludzie będący poza Kościołem, że z tych lub innych pobudek gotowi są poprzeć słuszną sprawę, no, w tym wypadku oba przykłady, które pan podał, walki z komunizmem czy walki z aborcją, to oczywiście bardzo dobrze. Jeżeli czynią to z pobudek oni sobie właściwych, no, ja bym powiedział tak, no szkoda, że z takich, ale oczywiście lepiej, czyli przez odwoływanie się do doktryny praw człowieka, szkoda, że z takich, no ale oczywiście, no, jeśli w ogóle się sprzeciwiają, no to dobrze. Natomiast w wypadku inwazji tego języka do nauczania społecznego Kościoła mamy do czynienia z czymś jakościowo różnym od tego, że wychodząc z innych przesłanek, możemy z innymi ludźmi, nie będącymi katolikami, mieć jakąś wspólną sprawę przeciwko jakiemuś złu. No, dam przykład, który dla wielu może być i na pewno nieraz jest podnoszony jako kontrowersyjny. Jak wiadomo, kiedy była krucjata w Hiszpanii, tak, la última cruzada, w latach 1936-39, no to po stronie Hiszpanii katolickiej
walczyły oddziały marokańskie, oddziały muzułmanów. Wiadomo, że tamtejsi zwierzchnicy tych muzułmanów również potępili komunizm i poparli tę walkę. Więc tego rodzaju współdziałanie ja rozumiem i akceptuję. Natomiast co byśmy powiedzieli, gdyby na przykład biskupi hiszpańscy, którzy wydali też orędzie popierające to powstanie, zachwyceni tym faktem, że oto jacyś muzułmanie chcą razem z nami walczyć z komunizmem, że należałoby dokonać jakiejś może asymilacji pewnych islamskich pojęć religijnych do języka Kościoła. To jest dopiero, moim zdaniem, analogiczna sytuacja do tego, prawda, jaką jest włączenie tego dyskursu demoliberalnego do nauczania Kościoła. Co innego? Owszem, ja jestem w sytuacji takiej, jakiej się znajdowaliśmy, ja też praktycznie współdziałałem z ludźmi o przekonaniach demokratycznych, liberalnych, socjalistycznych, z ekskomunistami. Ale co innego jest praktyczne współdziałanie, a co innego jest przyswojenie tego języka. Tylko pytanie brzmi, czy oznaczało to rezygnację z języka Kościoła. I tutaj jakby argumenty były i jedne, i drugie. Znaczy to nie jest tak, że papież zrezygnował z argumentów katolickich na rzecz obrony życia. Można powiedzieć, że dodał. Ja akurat nie uważam, żeby to był problem, ponieważ akurat te argumenty dotyczące obrony praw człowieka da się również wyprowadzić z matrycy Księgi Rodzaju, czyli one mają również korzenie chrześcijańskie. Jakby to, że szerzej język, czy niektóre elementy języka praw człowieka są nieakceptowane, nie oznacza, że wszystkie powinny zostać odrzucone i że nie mogą być wprowadzone jako elementy języka do nauczania Kościoła. Ja bardzo przepraszam, ale to jest... Można ostatnie pytanie, bo tam pan się zgłaszał, proszę bardzo, od dłuższego czasu. Ale chciałem się zapytać, czy uważa pan, panie rektorze, że wraz z Świętego X ze swoimi postulatami myślicie w katolickiej ortodoksji? To znaczy, jeżeli chodzi o przestrzeń wiary? Znaczy, jeżeli chodzi o przestrzeń wiary, się niewątpliwie mieści, to jakby ja nie mam z tym. Jeśli jest jakiś problem, to jest problem prawnej obecności w strukturach i tego, w którym kierunku bractwo pójdzie, tak? Bo to jest pytanie. Jeśli pójdzie w kierunku powrotu, decyzji o powrotu, to jest oczywiście język niedobry, tak? Może lepiej powiedzieć prawnego usankcjonowania swojej pozycji wewnątrz Kościoła, to jakby będzie super. Jeśli nie, to będzie istniało poważne niebezpieczeństwo. Znaczy, ja bym powiedział tak, teraz musieliśmy wejść bardzo głęboko w ocenę, bo jakby sami biskupi bractwa mają, powiedziałbym, nie chcę powiedzieć, że różne spojrzenie na sobór, ale nieco inaczej rozkładają akcenty, tak? I teraz jakby, to jest moje poczucie tutaj, jakby to jest bardziej pytanie do ludzi, którzy są ekspertami w nauczaniu bractwa i znajomości księży. Mam wrażenie, że można być duchownym bractwem, i biskupem, być w pełni ortodoksyjnym katolikiem, ale istnieje oczywiście niebezpieczeństwo. Zazwyczaj kończy się wydaleniem z bractwa, to jest osobna kwestia po pewnym czasie, na przykład sedewakantyzmu. Taka rzeczywistość, samo bractwo nie jest sedewakantystyczne, ja od razu to zastrzegam, żeby mnie nie oskarżać o to, bo zaraz wyjdę, więc już będzie można powiedzieć wszystko. Nie twierdzę, że bractwo jest sedewakantystyczne, ale że są przykłady duchowne, którzy już są poza bractwem, tak? Ale do takich wniosków doszli wewnątrz. Bardzo przepraszam. Chciałem podziękować bardzo naszemu gościowi, panu redaktorowi Terlikowskiemu. Dziękujemy bardzo. No i muszę jeszcze raz przeprosić księdza Sztelina za to, że był w tej części, że tak powiem, wykluczony, mówiąc językiem demoliberalnym, ale było to spowodowane względami technicznymi, a nie ideologicznymi, więc teraz ksiądz Sztelin jest już
w całości dla Państwa i proszę o zadawanie pytań. Nie ma pytań. To może ksiądz Stelik poprosi. Oczywiście trudno, jeśli jest to sprawa debaty i teraz nieobecność oponenta, że tak powiem, spowoduje po prostu jakąś reakcję z mojej strony. Natomiast czysto merytorycznie chciałbym po prostu jeszcze odnosić się, bo to pytanie zostało dane przez pana, do pana Terlikowskiego i pozwalam na to samo pytanie jeszcze nawet w jego nieobecności odpowiadać. Myślę, że to jest uczciwe, więc pytano na dobre owoce. I tutaj owoce zostały wymienione, szczególnie te owoce tych ruchów charyzmatycznych, osobiście popularni, neokatekumenat. Myślę, że tutaj nawet stolica apostolska ma bardzo wielkie problemy, szczególnie z neokatekumenatem i z tymi zasadami. Natomiast jeśli analizujemy te ruchy, po pierwsze, one zostały prowadzone po Soborze, w imię Soboru i tego ekumenizmu, ale one wszystkie przechodzą z skrajnego protestantyzmu i prowadziły całkowitą protestantyzację do Kościoła. Mało tego, te ruchy charyzmatyczne, i tutaj odróżniam absolutnie od subiektywnego punktu widzenia dobromyślących i szukających ludzi, którzy znajdują się w sytuacji umierającego po prostu obszaru Kościoła i szukają jakiegoś życia duchowego i znajdują się w jakimś ruchu, jak światło życie w swoim czasie i tak dalej. Oczywiście jest to jak najbardziej szlachetne i tutaj nie ma żadnej dyskusji, abym jakokolwiek, cokolwiek złego na ten temat tych dobromyślących ludzi powiedział. Zawsze musimy w tych sprawach rozróżnić między subiektywnym a obiektywnym porządkiem. Natomiast obiektywne, co do samych zasad tych ruchów, one przechodzą z wielokrotnie przez Kościół Święty potępionego iluminizmu, które składają całą sferę duchową na poziomie uczuć, zamiast na poziomie rozumu i woli. I przede wszystkim te ruchy właściwie zakładają przede wszystkim najważniejsze swoje duchowe przesłania na tak zwane charyzmaty, to znaczy na takie nadzwyczajne sytuacje, które mało mają do czynienia z uświęceniem człowieka. Prowadzą mianowicie człowieka sam zasadniczo do niezmiernej pychy, myśląc, że jest bardzo zjednoczony z Bogiem, jeśli ma dużo uczuć, a drugiego człowieka, i bardzo wyraźnie chciałbym to jako owoc Soboru wyznaczać, do niesamowitej udręki. Wyobraźcie sobie, że od 24 lat mojego kapłaństwa najczęściej mam do czynienia, nie najczęściej, ale często mam do czynienia z młodymi ludźmi, mając 17, 20, 24 lat, które cierpią z niesamowitych skrupułów, które cierpią z niesamowitego zamętu, nie radzą właściwie z tym wszystkim, co się dzieje, ponieważ właściwie te wszystkie ruchy pokładały na czysta te uczucia, a kiedy te uczucia minęły, ale powstały przeciwne uczucia, to wszystko po prostu zawaliło się. Ich całe życie duchowe w tym momencie leży w gruzach. Z tego powodu przesłanie katolickiej tradycji, aby jeszcze odpowiadać na ten ostatni punkt, polega przede wszystkim na tym, abyśmy wszystkim ludziom, a zwłaszcza naszej zagubionej młodzieży, która już nie poznała tradycji swojego dzieciństwa, aby im podali nową po prostu tą niezmienną naukę Kościoła, a przede wszystkim tą solidną duchowość świętych i przede wszystkim te zasady walki duchowej, która została nam przekazana przez wszystkich świętych. I ponad wszystkim po prostu ostatni ratunek w tym okropnym zamęcie, w którym znajduje się świat i Kościół, mianowicie do tego, co wyraźnie ostatnie przed sobą podpisały papieże, a tak samo właściwie historyczne wydarzenia udowadniają niewątpliwie istotną rolę niepokalanej Matki Bożej w naszym dziele odkupienia, w naszym uświęceniu i zbawieniu dusz. I tutaj katolicka tradycja, szczególnie w Polsce, a na całym świecie moim zdaniem, wiąże się bardzo szczególnie z rycerstwem niepokalanym świętego Maksymiliana,
który ten święty Maksymilian Kolbe jest moim zdaniem dla nas najlepszym to wskazem w Polsce na świecie, który te wszystkie problemy tak zasadnicze już ujął i rozumiał i dał nam niesamowitą pomoc i niesamowitą właściwie siłą i strukturę, aby przetrwać katolickiej tradycji, stać się świętymi, więc bądźmy rycerzami jej. Nie mam pytania do księdza Karola, z oczywistych powodów. Szkoda, że nie ma już pana Terlikowskiego niestety, ale to nie szkodzi. Chodzi mi o pewne dopowiedzenie. Otóż pan Terlikowski powiedział, że nie było zamiarem ojców soboru odejście od tradycji. No pięknie to brzmi, ale na pewno mi tego nie udowodnił. To, że 2/3 ojców, około 2/3 nie chciało odejść, to tak. Ale była 1/3, zwłaszcza właśnie wspomnieni teologowie z krajów, znaczy biskupi z krajów po obydwu stronach Rynu. W sumie takie zgromadzenie powiedzmy europejskie, jak nazwano ich tak, że Europejczycy zachodni albo nadreńscy biskupi, którzy już przed soborem mieli bardzo jasny cel, że trzeba odejść od tego, co oni nazywali teologią scholastyczną rzymską. Trzeba odejść od scholastyki. Na to miejsce miała wejść teologia nouvelle. Tego nie mówili głośno, ale rzecz miała być wykonana przez ich pełnomocników, a tymi byli periti, teologowie. Wśród biskupów chyba najbardziej czynnymi byli biskup Monachium Döpfner z Wiednia, König Swenens Berg, prawda? I biskupi prawie wszyscy francuscy. I także oczywiście właściwie wszyscy francuscy, niemieccy, holenderscy, szwajcarscy. Języka francuskiego i niemieckiego. Także i tutaj tyle powiedziano o języku, jakby to była jakaś swoista mgła, która się pojawiła nie wiadomo skąd i po co. To było narzędzie dobrane po to, aby tak ująć pewne treści soborowe, aby je przemycić przez salę, przez aurę, żeby ta większość, nieświadoma i nawet niezbyt, powiedzmy, wdrożona w głęboką teologię, prawda, biskupów. Rzeczywiście, bo tam większość biskupów nie była zbyt głęboko w trzewiach teologii, nawet tej tradycyjnej, niestety. Ale ponieważ to brzmiało tak bardzo, dość tak gładziutko na zewnątrz, więc chodziło właśnie o to, aby te dokumenty tak ująć, żeby one nikogo nie wzbudziły żadnych zdumień. Oczywiście tych 2/3 zgromadzonych odruchowo czytało je na tle tych pojęć, które miało z lat seminariów, dobrych, tradycyjnych, prawda? I to się jakoś sobie dopowiadało to, czego tam nie było, prawda? Więc ci periti mieli, oczywiście oraz ich mocodawcy, ci biskupi nadreńscy, mieli jasny zamiar. Niech to przejdzie przez salę soborową w takim stanie niedopowiedzeń, pewnych dwuznaczności, jakichś znaczeń przenośnych, obrazowych, takich opisowych. A potem my sobie już zrobimy resztę, po soborze, gdy to przejdzie, już będzie opieczętowane, my sobie zrobimy z tego użytek taki, jaki nam, o który nam już dzisiaj chodzi, o który nam chodziło. Tak jest. To było narzędzie przygotowane świadomie, umyślnie. To nie był jakiś fenomen, który spadł jak, nie wiem, jakiś grad, nie wiadomo skąd. To było narzędzie bardzo sprytnie przygotowane. Zdobycie przyczółka chodziło. Przepraszam, że tak. O zdobycie przyczółka chodziło. No, potem ten przyczółka przyczółka. Można i to ująć. Ja po prostu, ja to w czasie moich słów, ależ nie ma co, przepraszam. To porównałem do jakichś murów miasta, prawda? Załóżmy, że w Warszawie jeszcze są mury naokoło starego miasta, prawda? I jest jakieś zgromadzenie, prawda? I cichutko, nic. Wskutek jakichś gładziutkich słów
nie burzy się murów, tylko się otwiera bramy. One są przymknięte, ale są otwarte, także kiedy tylko się ci sprytni, kiedy tylko zechcą, wiedzą, że mogą wejść i zrobić, co chcą. Tak jest. Mówię w ten sposób, jak to nazwał jeden, i tutaj są te rzeczy, to nie jest jakiś tam domysł, bo jak ojciec wie, no wiemy dobrze i wielu z nas dotykało tych rzeczy palcami, są dokumenty, jak pracowano w podziemiach soboru, właśnie jak ci periti tego dzieła dokonywali, to jest naprawdę trudna robota, krótko mówiąc. Także to są rzeczy udokumentowane, to nie są jakieś wymysły czy domysły. Także tutaj mówienie o jakiejś dobrej, że wszyscy biskupi nie mieli zamiaru, to jest naprawdę rzecz na wyrost. No i naciski papieżu. Więc właśnie. To nie ma rzecz rzeczywiście. Więc jak Państwo wiedzą, kiedy jeszcze był w pierwszym okresie soborowym, jeszcze kiedy był Jan Paweł II, jeszcze tak nie bardzo, trochę tak jeszcze uważali na, żeby się nie odkryć. I zaczęto od spraw niby według nich najprostszych, ogólnego ujęcia liturgii, ale właściwie, bo nie chciano jeszcze dotykać spraw Kościoła. Kiedy umarł Jan Paweł XXIII, czyli soboru, właśnie ci biskupi nadreńscy byli głównym warunkiem wyboru nowego papieża. I Mondin się zgodził, że będzie prowadził sobór dalej, bo było pytanie, czy nowy papież nie urwie tego całego tej komedii, prawda, i nie mówi, wróćmy do normalności, prawda? Więc chodziło teraz o to, żeby za wszelką cenę wybrać papieża, który będzie dalej prowadził sobór. I były takie konwentikula koło Rzymu w Grotta Ferrata, też z poznakiem fartuszka, prawda? Nie wchodzę w to, bo to jest rozdział osobny. Kielni, prawda? I młotka, i cyrkła, prawda? Cyrkła. No więc i wreszcie Montini się zgodził na to, że zostanie, ale pod warunkiem, że będzie prowadził sobór dalej i oczywiście będzie go prowadził po myśli tej głównej partii uderzeniowej, prawda? I potem do tego stopnia się zgodził, że szkoda nawet sam nie czuł nad soborem, nad kolejnymi okresami soborowymi, to było długie okresy, tylko wyznaczył czterech moderatorów, którzy w jego imieniu przewodzili pracą. I ciekawa rzecz, wszyscy byli liberami kutymi na cztery nogi, z wyjątkiem jednego Agadżanian Ormiani, który był, powiedzmy, dość takim uczciwym biskupem, kardynałem, ale nie miał mocnego kręgosłupa, żeby się oprzeć. Tylko on nie maczał palców w jakiejś brudnej wodzie, czy tam nie nakręcał jakichś spraw nieciekawych, ale nie miał jakoś odwagi, w sumie tylko tak nie maczał palców niczym brudnym, ale sam tamtych nie hamował. Nie miał się właśnie. W sumie i tych czterech ludzi właściwie rozkuształo Łódź tak bardzo, że właściwie zaczęła się brudna woda do środka. No i potem właśnie i tutaj są, to były rzeczy wstępnie przygotowane i z wielkim sprytem przeprowadzone. Także tutaj takie laurkowe formuły no, są trochę no, przesadzone i nieuzasadnione. Tam jeszcze padło na początku, prawda? Też trzeba uważać, ja już kończę, prawda? I zaraz co ona. Jeszcze takie słowo, prawda, tutaj pan Terlikowski zaczął o trzech źródłach objawienia, prawda? Trzeba trochę uważać i nawet bardzo uważać, bo nie ma trzech źródeł objawienia. Są dwa źródła objawienia. Tak jest. Pismo Święte i tradycja. Natomiast są dwa rodzaje prawideł wiary, reguł. Prawidło wiary dalsze i prawidło wiary bliższe, to znaczy nam bliższe, bezpośrednio dotykające ludu Bożego, czy, prawda? Tym dalszym prawidłem wiary jest dwoiste, jest Pismo Święte i tradycja. A prawidłem wiary, ta regula proxima, czyli nam bliższe, ludowi Bożemu, znaczy w całości i duchowieństwu, jest magisterium, które jedynie przekazuje jednoznacznie treści zarówno Pisma Świętego, jak i tradycji. Magisterium przekazuje Kościołowi, ludowi, prawda, treści i Pisma Świętego jednoznacznie, i tradycji, bo wiadomo, że wszyscy protestanci, każdy ma w ręku prawie
Biblię Tysiąclecia i nam będzie cytował, prawda? Bo to jest napisane, prawda? Ale chodzi o miarodajny przekaz treści biblijnej. Podobnie jest z tradycją. Nie wszystko jest takie bardzo... Na przykład protestanci, wielu błędnowierców opierało się na świętym Augustynie w nauce o łasce. Także tutaj, co do ojców Kościoła, co do świadectw starożytnych, trzeba głosu miarodajnego, który w sposób przejrzysty i jednoznaczny przekaże treść tradycji. Więc chodzi o to, że nie ma trzech źródeł, jest są dwa źródła, jako prawidło wiary dalsze, prawda? I magisterium jako prawidło wiary. Instrument. Tak, jako przekaźnik miarodajny, tego treści. Chciałbym się jeszcze odnieść. Dziękuję Ci, Grubacz Ojcu, za takie doprecyzowanie. Po prostu widzę tych dyskusji, bo to bardzo ważne, aby dokładnie ten punkt, na czym polega katolicka tradycja i to jako źródło objawienia, to jest istotne, aby tutaj widzieć jedną rzecz. Tak naprawdę ten wielki problem w dyskusji z oponentami bardzo często polega na tej niejasności terminologii. I wtedy po prostu używają to słowo niewyraźnie. Dlatego dziękuję Ojcu szczególnie za to, że właściwie doprowadzi do tej precyzji jasności. To jest po prostu ratunek. Przepraszam, to panu wcześniej. Chciałbym, że tak powiem, kontynuować wątek związany z ruchami charyzmatycznymi. Chodzi mi o to, że po pierwsze szeregowych członków te ruchy zarażają takimi emocjami, bazują na przede wszystkim uczuciach. Natomiast można odnieść wrażenie, że w sensie strukturalnym, w sensie głowy, czyli kierownictwa, mają konkretne plany. I przynajmniej według mojej oceny taki neokatechumenat dąży do zastąpienia, w pewnym sensie na zasadzie zastępowalności pokoleń, zastąpienia kleru diecezjalnego, typowo takiego przeciętnego, klerem wychowanym przez siebie. Widzę w tym spore zagrożenie, ponieważ z jednej strony rośnie kler, który wchodzi też i do parafii, właściwie kler neokatechumenalny. Z drugiej strony widać rozwój instytutów tradycyjnych. Ten środek parafialny, diecezjalny jest w tej chwili największy. Ale mi wydaje się, że walka o tych księży i o tych kapłanów przede wszystkim, a także w konsekwencji o wiernych, stoczy się za na przykład 10 lat. Chciałbym się dowiedzieć, znaczy chciałbym poznać odpowiedź i stanowisko księdza Karola na temat właśnie tego, jak widzi udział Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w tej walce o tych kapłanów diecezjalnych, którym często brakuje formacji, ale jeśli chodzi o uczciwość, o tak naprawdę chęć dążenia do ideału katolickiego, ta chęć u nich została. Dziękuję bardzo. Może dużo ludzi nie wie, że pierwotnym celem Bractwa Piusa X jest akurat formowanie kapłanów i przyszłych kapłanów. To jest pierwszy cel, dla którego arcybiskup Lefebvre założył Bractwo. I tutaj ten udział widziałbym po prostu już bardzo konkretnie możliwe realizowane, chociażby w bardzo małych punktach. Mianowicie można mówić o nas, co chcesz, natomiast dużo, bodajże na całym świecie, wiele tysięcy, można powiedzieć, nawet kapłanów diecezjalnych właściwie korzystało z pracy kapłanów z Bractwa na temat powrotu do tradycyjnej mszy. Robiliśmy właściwie taki DVD z odpowiednim tłumaczeniem i wielu kapłanów diecezjalnych
dzięki temu powróciło do tradycyjnego rytu. Też istnieje inny fenomen. Na świecie znajdują się, szczególnie w tych krajach, gdzie znajduje się największy modernizm, są listy do współpracy kapłanów, na przykład w Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, o ile pamiętam. I korzysta z tego listu, który co parę miesięcy jest wydany, szczególnie dla tych kapłanów, bardzo dużo. Czasem mówi się, że w jednym kraju aż do 10%, to jest bardzo dużo kapłanów. Jestem sam zaskoczony właściwie ilością tych, którzy oczywiście nie mówią, że są zgadzający z nami, natomiast oni są zainteresowani najpierw całym tym ruchem tradycji, widzą, że coś trzeba w porządku. Inni po prostu tylko intrygowali, chcieli mieć argumenty przeciw nam, więc zobaczymy, co oni do nas piszą. Ale najnowsze takie ciekawostki zwraca się do nas jeden arcybiskup. Jest to arcybiskup, który jest samodzielnym członkiem swojej konferencji episkopatu, można powiedzieć, dlatego on może to robić. Jest to arcybiskup wyspy Samoa. I ten arcybiskup po prostu nie miał się zapraszać już, dwa albo nawet trzy razy kapłanów kłactwa, aby całemu swemu klerowi, to znaczy jest to około na tej wyspie bodajże 80 kapłanów, głosić im rekolekcję, uczyć ich tradycyjny rytm mszy świętej i w ten sposób prowadzić do tego, aby oni powrócili do katolickiej tradycji. Sądzę, że tutaj bardzo konkretnie mamy pewne działania. Tutaj w Polsce oczywiście każdy z obecnych wyobraża sobie, jeśli episkopat jest szczególnie silny moralnie, materialnie, to oczywiście jest to raczej sprawa Nikodemów, którzy przychodzą i trzeba zachować dyskrecję, bo są często narażeni na bardzo wielkie przykrości. Natomiast cieszę się z tego, że jednak liczba tych kapłanów, którzy korzysta z katolickich tradycyjnych wydawnictw, z zainteresowania akurat tych problemów, które tutaj są poruszane. Oni nie chcą właściwie coś teraz, powiedzmy, na temat małżeństwa na razie to, ale przede wszystkim chcą wiedzieć, co to z tym ekumenizmem się dzieje, co to za wolność religijna i co ten Gaudium et Spes tam mówi i tak dalej. I oni właściwie są zainteresowani właściwie takimi zagadnieniami. I myślę, że nasz biskup, kiedy miał tę rozmowę z Stolicą Apostolską, to wtedy spotkał się władzący biskup z takim zjawiskiem, że jeden z tych prałatów trzymał go na ręce i powiedział odwagi księży biskupa, jest nas 14 na 34. Ja nie wiem, co to znaczy, to powiedział ten, jest nas 14 na 34. Bo widać to przede wszystkim, no tylko jedna rzecz, że tutaj ta przychylność do katolickiej tradycji i ta wdzięczność przede wszystkim tych prałatów, którzy teraz dzięki tym rozmowom z Stolicą Apostolską mówili nam, odkrywamy tradycję i są fascynowani. Oczywiście obóz wrogi również nie śpi, to jest jasne, ale są to właściwie bardzo konkretne działania na rzecz po prostu przyszłości tradycji i bractwa i tak chcemy dalej pracować. Całym sercem, aby właściwie w ten sposób przez kapłanów wierni też wrócili do katolickiej tradycji. Bardzo. Czy są jakieś pytania? Pani z pytań, to trzeba podnosić się. Aha, no to proszę. Ja do księdza. Chciałam zapytać, jak my święcy mamy się włączyć właśnie w powrót do tej tradycji? I jeszcze chciałam, żeby ksiądz mi odpowiedział na pytanie, bo w łączności pod opieką dwóch kapłanów prowadzę dwie grupy. Jedna jest to grupa 3 lat, modlimy się, grupa bardzo cicha, pokorna, raz w miesiącu, z księdzem dziekan jest opiekunem i modlimy się o ocalenie i duchową odnowę naszej ojczyzny. A przede wszystkim modlimy się o to, żebyśmy weszli na drogę dziecięstwa duchowego, abyśmy byli cisi, pokorni, ufni bezgranicznie Bogu, żebyśmy doszli dorośli do takiej miłości jak Pan Jezus na krzyżu. Wtedy dopiero
Pan Jezus będzie mógł nam powierzać wielkie zadanie. Owoce są wielkie, nawrócenia duszy, dużo osób się włącza. I wtedy i druga grupa, grupa eucharystyczna, wspólnota taka jakby, modlimy się w drugiej soboty miesiąca, zawsze to jest poprzedzone mszą świętą, drugi kapłan się opiekuje, ksiądz proboszcz, i od 19 do 24 jest to taka adoracja nocna jakby. I tam właśnie w tych grupach modlimy się, jak coraz są nowe osoby się włączają i mówimy o tym, jak, co to jest msza święta, jak godnie uczestniczyć we mszy świętej. I jeździmy na różne rekolekcje, gdzie na przykład ojciec duchowny tłumaczył nam, że w jaki sposób, że na przykład jak jesteśmy już taką dużą grupą, to na mszy świętej, żebyśmy na przykład blisko siebie siedzieli i na przykład, czy to jest, przyjmowali Komunię Świętą na klęczącą, czy na Baranku Boży, czy na błogosławieństwo klękali. I tak się dzieje, że jest mniej ludzi w kościele, może jest tych ludzi, a jest nas duża grupa, wtedy już prawie wszyscy tak się zachowują jak my. Jeśli można prosić. Tak, dlatego chciałam zapytać pytanie, czy my prawidłowo w taki sposób właśnie to robimy. Na przykład jeszcze powiem, zapytałam księdza już w momencie, czy mógłby udzielać komunii na klęcząco i poprosiłam, klęczałam właśnie na kolanach przed nim, że nie trzeba się bać ludzi, tylko Pana Boga. Ksiądz naprawdę powiedział, że od razu ogłosił później, że Sobór Watykański II, reforma się nie udała, trzeba powrócić do tradycji i komunia święta już zawsze będzie na kolanach. I tak jest. Czy to jest właśnie prawidłowy sposób? Bardzo dziękuję Pani za tą interwencję. Pierwsze pytanie, co świeccy mają robić? Na końcu jedna z ostatnich odpowiedzi o świętym Maksymilianie. Święty Maksymilian Kolbe po prostu opisuje ideał swojego rycerza. Rycerz niepokalany i podaje mu broni. I te broni są dzisiaj tak samo aktualne, jak we wszystkich innych czasach. Więc te broni są modlitwa, ofiara, wola niepokalanej i potem rozdawanie cudownego medalika i wszystkie środki byli godziny. Ja tu teraz to pasuję do naszej sytuacji. Mianowicie przede wszystkim modlitwa o lex orandi jest związana z lex credendi. Tak naprawdę prawdziwa modlitwa musi być inspirowana prawdziwą nauką wiary. Pierwsza rzecz, którą każdy musi po prostu przyswajać, nikil dat wodonabet. Nikt nie może przekazać, czego on nie zaposiada. Więc jest absolutnie potrzebne, abyśmy, kiedy człowiek, jak Pani tak wspaniałe tutaj porusza, właściwie takie szlachetne osoby. Pierwszą rzecz, co te osoby powinny robić, być odczytane, aby zaczęli po prostu pogłębić właściwie tą katolicką tradycję, żywoty świętych, apologetyka katolicka, tradycyjna nauka Kościoła katolickiego, czyli katechizm przedsoborowy. Są tutaj bardzo piękne wydania w różnych wydawnictwach, i taki sposób odbudować swoją wiarę, bo niebezpieczeństwo polega na tym, że właściwie świeccy osoby zafascynowane pewnym punktem katolickiej tradycji będą właściwie tutaj odkrywać jakby na nowo swoje życie duchowe, ale jeśli oni to życie duchowe tylko urywkowo, albo znowu tylko uczuciowo, albo bez harmonijnego wprowadzenia dostaną, to następne niebezpieczeństwo, że właściwie są wprowadzeni w błąd, albo zgubią się w tym. Musimy wiedzieć, że w ciągu tych 40-50 prawie już teraz lat od Soboru, bardzo dużo ludzi po prostu buntowali się, albo byli niezadowoleni, szukali rozwiązania. Znaleźli się po prostu w okropnych sytuacjach. Powstane sekty typu Palma de Troja, wspominane sety wakantyzm, wspominane przede wszystkim bardzo dziwne ruchy właściwie. I tak naprawdę można powiedzieć, na początku takie fałszywe objawienia
wybaczcie, to byłby może inny temat, jak Medjugorje zostały karmione przez takich szukające osoby, które może do dzisiejszego dnia twierdzą, tam się nawróciłem, tam dostałem tyle łaski, tam dużo ludzi modli się i tam dużo ludzi po prostu dobrej woli zjechali się i po katolicku jeszcze modlili się po prostu w tych skałach. I to jest dobrze, natomiast same objawienie przez to nie jest usprawiedliwione. Stąd właściwie to jest też odpowiedź od razu na drugie pytanie. Takie grupy powstaną, deogracje, w Bogu niech będą dzięki. Inicjatywy tych grup są bardzo szlachetne, ale jest to ogromnie ważne, aby do tego nastąpi zawsze po prostu takie odpowiednie katolickie pouczenie. To powinniśmy po prostu tym ludziom powiedzieć, jeszcze ważniejsze od modlitwy jak najbardziej, ale jeszcze ważniejsze od modlitwy, nie, tak samo ważne jak modlitwa, to jest właściwie to pouczenie, abyśmy po prostu dogłębnie poznali naszą katolicką wiarę wszystkich czasów. I to nas ratuje. Na tym fundamencie budujemy. To jest pierwsza rzecz. Natomiast kiedy ja już wiem o mojej wierze, muszę też wiedzieć, na czym polega w ogóle problem naszych czasów. Otóż, dlaczego tyle katolików odpada od wiary? Dlaczego tyle młodych ludzi po prostu znajduje się w sektach albo w niczym? Z tego powodu, że nie mogą bronić swojej wiary. Ponieważ nie mają żadnych argumentów, jeśli byli jakiś świadek Jehowy, jakiś protestant, jakiegoś inowierca, albo jakiś buddysta przychodzi swoimi fascynacjami, upadają. Więc musimy im, właściwie samemu sobie, a też aby pouczać tych naszych najbliższych o tych zagrożeniach, musimy wiedzieć, na czym polegają te właściwie niebezpieczeństwa. I tutaj wchodzi w grę jako drugi temat apologetyka. Tradycyjna apologetyka, o której święty Maksymilian Kolbe mówi, że jest też istotne dla każdego katolika, jeśli chce ratować w naszych czasach swoją wiarę. To powiedział 50 lat temu, więcej, prawie 100 lat temu. Więc w dalszym ciągu życie modlitewne musi być bardzo dobrze ugotowane. Jestem przekonany, Boże Pani, Boże Państwo, jeśli właściwie człowiek dojdzie do tej miłości, do Pana Jezusa Chrystusa, do tej głębi, o której Pani właściwie te intencje zawiera, to przecież natychmiast zdaje sobie sprawę z ogromnego rozdźwięku, z ogromnej sprzeczności, która istnieje między tym, co się dzieje w kościołach, co się dzieje właściwie w odnosieniu Najświętszego Sakramentu i tak dalej. Jedna kaplica naszego bractwa została po to otwarta, albo dzięki temu otwarte, że tam była grupa modlitewna eucharystyczna. To jest w samej południe Polski właściwie. To są ludzie ze wsi, prawda, którzy nie mają większego wykształcenia. A co oni rozumieli? Na początku mieli adorację też wieczorną w kościołach, a kapłani ich wygnali. Co wy tutaj chcecie? Druga rzecz, że wiedzieli, no przecież my klękamy tutaj przed Panem Jezusem wystawionym i teraz każą nam przyjąć Pana Jezusa Chrystusa, przed tym klękamy cały czas na stojąco, to przecież nie gra. I jeśli po prostu odnosili się do tych kapłanów, mówią, że to nie gra, to zostali po prostu wyrzuceni. Jeśli tak mówicie, do widzenia. I w ten sposób na końcu nic już nie mieli i tak do nas trafili, do tradycji trafili. I tutaj moim zdaniem jest bardzo ważne, abyśmy robili bardzo poważny postęp. Na początku człowiek, który przychodzi od tych kręgów, się tak powiem, charyzmatyczno-uczuciowo-modernistycznych, to odkrywa to. Ale jest to pierwszy krok. I na tym kroku być może właściwie te grupy też po męcze znaleźli i teraz karmicie się z tej katolickiej tradycji. Mała droga świętej Tereski Ojczyszonka Jezus, które tutaj słyszę po prostu przez te słowa. Kult eucharystyczny, świętych pańskich i tak dalej. Ja dodałbym zawsze, dodajcie do tego bardzo głęboki kult maryjny, oparty na właściwie na świętych, nie takich niewiadomych objawień, ale na świętych i na nauce Kościoła katolickiego. To karmi niesamowicie. I na sprawdzonych po prostu objawieniach, jak Fatima na przykład i Lourdes. I w tym momencie właściwie pochodzimy do pewnego pogłębienia całego tego. Inaczej obawiam się, że te ruchy właściwie w pewnym momencie ulegają stagnacji. Dlaczego? Ponieważ to, co dzisiaj tak naprawdę praktycznie nikt już nie dostanie i o którym nikt nie jest poinformowany, to jest właściwie są te zasady walki duchowej, rozeznanie duchów. I te zasady walki duchowej, nawet dobromyślące, wybaczcie, naprawdę proboszcz i tak dalej, skoro tego nikt prawdopodobnie często nie uczył się,
Ludzie nie są przygotowani do wszystkich napaści, które czekają na nich ze strony diabła, ze strony świata, ze strony właściwie perfidnych sofizmatów. I tu jest ogromnie ważne, abyście właściwie to pogłębili. Konkretnie zachęcam Was do uczestnictwa w rekolekcjach ignacjańskich, gdzie na Ignace każdemu, który tak uczestniczy, umywa im głowę, ja mówię o tradycyjnych, do tego stopnia, że wtedy ma jasność w głowie, jak wygląda ta walka duchowa, gdzie są niebezpieczeństwa, w jaki sposób odpowiadać na to i prowadzić swoją duszę i duszę ich do zwycięstwa. Jeśli tych zasad walki duchowe nie są przyjęte, to wcześniej i później po prostu diabeł pod postacią anioła światłości wygra. Mógł zapłać? Proszę. Szczęść Boże. Pytanie do księdza następujące, ponieważ ksiądz już tyle lat w Polsce jest, można powiedzieć, że jest dobrym znawcą Kościoła polskiego. Chciałbym zapytać, czy ksiądz, jak ksiądz sądzi, czy jest szansa, to oczywiście jest futurologia, żeby w Polsce powstał Polski Instytut Tradycyjny, który by kształcił seminarzystów w duchu tradycji. Ja może powiem taką ciekawostkę państwu, księdzu i państwu. W tym tygodniu, jak był ten zalew informacji odnośnie rozmów i odpowiedzi Bractwa do Stolicy Apostolskiej, to ciekawe spostrzeżenie, jak jest postrzegana ranga tradycji w Polsce. W serwisie Radia Watykańskiego we wszystkich głównych wersjach językowych ta informacja się pojawiła, czyli w angielskiej, francuskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, o odpowiedzi Bractwa i generalnie o tym, że Watykan szykuje swoją odpowiedź. Za wyjątkiem wersji polskiej. Tam dokładnie nie było niczego. W Radiu Watykańskim było i na stronie też było. Na stronie to sprawdzałem właśnie. I w serwisie też było, bo ja odsłuchiwałem. Dobrze. W każdym razie, może jak ja byłem, to pozjemy. Nieważne. W każdym razie, jeśli mogę pytanie do księdza zadać, czy ksiądz, znając trochę, może lepiej od wielu lat Kościół Polski, sądzi, że jest szansa na powstanie takiego instytutu? No, panie, że nie jestem prorokiem. I sprawa najważniejsza jest, czy polska praca do tradycji, czy to będzie właściwie instytut polski, czy raczej po prostu instytuty jako patrzność Pana Boga pokazuje, właściwie, które są na rzecz katolickiej tradycji na świecie, są międzynarodowe i przyjadą do różnych krajów, prawda? I w miarę jak przybywają powołania do naszych instytutów istniejących tradycji, mamy nadzieję, że te instytucje też będą powoli przyjechać do Polski. To jest po prostu moje największe pragnienie. Dominikani tradycji, kapucyni tradycji, są tam już Polacy i tak może też żeńskie zakony. I w ten sposób właściwie te instytucje będą mieli ich polską prowincję, albo coś takiego, dom, i w ten sposób działać właściwie dla sprawienia dusz. Istotne nie jest moim zdaniem, czy jest to właściwie instytut, który został założony w Polsce, prowadzony właściwie. Jeśli tak będzie, jak najbardziej, wspaniale. Tylko musimy zawsze uważać, że opatrzność Pana Boga nam pokazuje. Ale to, jeśli dobrze Pana rozumiem, raczej tutaj jest ta aluzja, jeśli dobrze rozumiałem ją. W Polsce są jednak bardzo różne specyfika. Jest łatwe w pewnym sensie działać dla katolika tradycji, dla kapłana tradycji w krajach, gdzie dewastacja po prostu poszła już tak daleko, że nawet po prostu ostatni gospodarz ze wsi rozumie, że to jest coś innego, prawda? Natomiast w Polsce mamy tą specyfikę bardzo wielką, która odróżni się, to jest moje spostrzeżenie od tych lat, od których tu jestem, odróżni się od sytuacji na całym świecie. Z powodu widzenia historycznego, co panowie tutaj, profesorze, nam
bardzo wyraźnie mogą pokazać z punktu widzenia szczególnego tak zwanego polskiego katolicyzmu, popularnego katolicyzmu, który też właściwie został szczególnie podkreślany przez wspólną walkę z wrogiem ze zewnątrz. Tego wroga już nie było wcześniej i w innych krajach, dlatego rezystencja, odpowiedź ze strony ludzi było bardzo długo. Poza tym działanie niewątpliwie też kardynała Wyszyńskiego, też opóźnienie o 20 latach wobec tego w porównaniu z tym, co się dzieje na Zachodzie. Po prostu znamienny fakt komunii na rękę, prawda? To jest po prostu jedyny w swoim rodzaju, kiedy właściwie ludzie mówią, ta komunia na rękę, teraz powoli krytykujemy tę komunię, a w Polsce praktycznie nigdy zostało popatrzone. Nie chcą mi wierzyć, prawda? Więc jest jeszcze wielu innych takich punktów, które trzeba naprawdę brać pod uwagę. Jeśli pozwalam na jeden punkt, który moim zdaniem dla Polski albo dla słowiańskich krajów jest też ważne, to jest ewentualnie to, co nazywałbym, ale proszę nie po prostu wziąć jako czyste filozoficzne ujęcie, personalizm. Personalizm z tego powodu, że jak widzę Francuz, patrzy na ciebie i chce wiedzieć po prostu, co piszesz. W Polsce dostanę od 17 lat najważniejsze badanie, jak się ksiądz czuje, jak ksiądz został wychowany, z kim ksiądz bywa, co ksiądz będzie jeść wieczorem i to znaczy wszystkie te personalne sprawy. O wiele bardziej interesujące dla ludzi w Polsce jest historia arcybiskupa Lefebvre, co on robił, niż to, co właściwie jest treść. I tutaj te wszystkie punkty, z tego powodu też musimy wiedzieć, że w Polsce po prostu potrzebujemy po prostu świętych. Po prostu jeśli ci właściwie w Polsce bardziej myślę, że mogli działać niż w innym kraju. To widać u świętego Maksymiliana. Taki święty Maksymilian prawdopodobnie w innym kraju nie miałby takiego dźwięku, bo on prowadził tych mas tak wspaniały głosu do Pana Boga przez nie pokonane, że nie mamy takiego praktycznie przykładu, sięgając aż do XI, XII wieku, świętego Bernarda i tak dalej. To przecież jest jedyne w swoim rodzaju. I więc moim zdaniem dla odrodzenia katolickiej Polski musimy wrócić do tych wzorców i szczególnie ich właściwie przedstawić naszej młodzieży i samemu sobie po prostu te tradycyjne wartości, które Polska posiada, właściwie szczególnie dowartościować i szczególnie ludziom przekazać. I mogę wam powiedzieć, to fascynuje nawet ludzi na całym świecie. Przełożony generalnie prosił mnie, abym eksportował rycerstwo niepokalania po całym świecie, bo wszyscy ludzie mówili, to jest rozwiązanie. I stąd właściwie powiedziałbym z tego, co tutaj uczyłem się, niewątpliwie na początku działalność tutaj, jak panowie tutaj nie znają dobrze, było bardzo trudne, ale to owocuje z tego powodu, że teraz moim zdaniem ten grunt jest położony i bardzo wielu ludzi, szczególnie z kręgu wykształconych, dzięki temu, że to od 15 lat cały ten nurt katolickiej tradycji intelektualnie dobrze działał, zwłaszcza też nie tylko w bractwie oczywiście, dzięki temu możemy mieć nadzieję, że w przyszłości Polska nie będzie na ogonku katolickiej tradycji, ale będzie, mam nadzieję, mieć po prostu rangę coraz ważniejszą i może być czołową, ale nie z powodu nas, ale z powodu tego przesłania i tej jedności, które musimy najpierw okazać. Więc odwagi. Bądźmy rycerzami jej. Ostatnie pytanie, pan Marzewski. Tak. Chciałem prosić księdza Sztelina o ustosunkowanie się do pewnej opinii, którą wyczytałem w pewnym piśmie jezuickim, nie pamiętam tytułu, to jest pismo poświęcone wychowaniu i tam właśnie był taki pogląd wyrażony przez jezuitę, pogląd na temat bractwa świętego Piusa X, że mianowicie bractwo to przyjmuje właściwie katolicką, przepraszam, prawosławne rozumienie soborowości, mianowicie według właśnie tego jezuity, jeżeli cały Kościół nie zgadza się z nauką soboru, a więc w tym wypadku chodzi o bractwo jako część Kościoła, no to również to po prostu ta nauka soboru nie obowiązuje. To tyle. Jeśli pan mi pomaga, rozumiem,
że ten zarzut tego ojca jezuity polega na tym, że my mamy takie podobne podejście jak prawosławnie, tak? Co do sobowu. Tak, co do soboru. Czyli że musi być całkowita zgoda na wszystkie ustalenia soboru i dopiero wtedy sobór obowiązuje, tak jak to uważają prawosławni, no i tak podobno bractwo. To jest inaczej, ponieważ każdy, który zna tą historię w Kościoła, wie, że sobory powszechne, było ich 21. I te sobory powszechne mają różną rangę doktrynalną. Więc chodzi o to, że chodzi o przyjęcie soboru. To nie jest tak, że po prostu od początku do końca wszystko, co tam jest napisane, ma tą samą rangę doktrynalną. Myślę, że ojciec będzie mi lepiej. Nie, nie chcę nikogo pomóc. Szkoda. Więc mówiłem, że on jest wielkim znawcą tych rzeczy, więc dlatego. Natomiast co do rangi doktrynalnej. Prawosławia, o ile każdy z nas wie, odrzuca w ogóle właściwie możliwość po prostu działania magisterium Kościoła katolickiego i ma jako najwyższą władzę sam synod, prawda? Same te sobory uznają te powszechnie pierwsze albo 4, albo 7, albo 8 i potem kontynuuje ich soborowe działania. Natomiast co do nauki Kościoła katolickiego, to nie jest po prostu przyjęcie jakiejś zgromadzenia, jakichś dokumentów, to jest ranga doktrynalna, z których wiemy bardzo dobrze, że najwyższa ranga to jest po prostu orzeczenie nieomylne, nadzwyczajne, które ma miejsce dwa razy. Nadzwyczajne magisterium ekstraordynarium Kościoła katolickiego działa. Albo jeśli papież ogłosi dogmat wiary, orzecza nieomylnie dla całego Kościoła, ex cathedra, właściwie nauką wiary, albo odwrotnie wystosuje anatema, albo jeśli sobór powszechny, zjednoczony z papieżem, bo inaczej nie ma soboru powszechnego, również właściwie orzecza nieomylną naukę, w ten sposób nadzwyczajny, przez ogłoszenie dogmatu, albo przez anatematyzowanie jakiegoś błędu. Te są najważniejsze. Jeśli jakikolwiek sobór takie rzeczy robi, to każdy katolik jest zobowiązany te teksty przyjąć. I pod werdyktem, że on przestanie być katolikiem, albo jest, podaje pod anatema. Natomiast teksty tych soborów nie same są od początku do końca takie rangi, są po prostu również właściwie teksty doktrynalne, które wchodzą do rangi ordynarium magisterium, zwyczajnego magisterium, przekazując naukę Kościoła katolickiego, jednak nie korzystając z tej nadzwyczajnej, a ekstraordynarium cechy nieomylności. A poza tym jeszcze nauczanie soborów ma jeszcze po prostu takie bardzo często różne tak zwane dyscyplinarne właściwe orzeczenia odnosząc się do problemów obecnych czasów, prawda? Takie właściwe orzeczenie mamy praktycznie we wszystkich, ile pamiętam, soborach powszechnych. Tutaj właściwie mamy już tą różnicę, więc istnieje po prostu jakiś problematyczny sobor, na przykład sobor Konstancji. W soborze Konstancji mamy po prostu taki problem, że tam znajduje się po prostu jakiś jeden punkt, inne są bardzo piękne. Jeśli pamiętam, to było potępienie Husa, ale Boże, historycznie jestem dosyć słaby pod tym względem od tego. Natomiast tam znajduje się tak zwany po prostu problem albo ten błąd koncyliaryzmu. I ten sobór uchwalił ten koncyliaryzm, to znaczy przedstawił sobór wyższym niż władze papieża. Kościół katolicki odrzucał właściwie ten tekst soboru, mimo tego, że przyjął ten sobór Konstancji. To jest jeden taki przykład ciekawy. Natomiast jeszcze do tego, co prawdopodobnie jest powodem wypowiedzi tego ojca jezuity, niewątpliwie chodzi, jeśli państwo krytykuje, to krytykuje oczywiście tylko słowo Watykański II. Ale ojciec Huculak bardzo wyraźnie już powiedział, że tutaj mamy po prostu bardzo szczególną sprawę. Pierwsza sprawa jest, że ten sobór był duszpasterski, więc nie tylko faktycznie nie zaangażował swojej najwyższej władzy nieomylności ekstraordynarium magisterium, ale nawet nie chciał tego.
Poza tym określa właściwie, że te pozostałe nauki są zrozumiane według ustaleń, właściwie reguł, tak po prostu mają taką rangę, jaką mają po prostu jakie orzeczenie. To znaczy, jeśli tutaj powtarza się jakaś nauka, która została już powiedziana wcześniej, to mają tak samą rangę. Jeśli w Lumen Gentium na przykład, albo w innym tekście przedstawia się nauka Kościoła katolickiego, która została kiedyś nieomylnie przedstawiana, ta nauka jest oczywiście nieomylna, ale to nie jest z powodu Zakonu Watykańskiego II, ale z tego powodu, że wcześniej już zostało powiedziane. Natomiast jeśli sensowo znajdujesz w teksty, to nie znajdujesz w żadnym poprzednim tekście soboru, gdy te teksty znajdują się, jak udowodniliśmy po prostu na rangi dwuznaczności, albo nawet sprzeczności, to wtedy nastąpią inne reguły orzeczenia. W tym momencie, kiedy nastąpi sprzeczność już, albo dwuznaczność, niejasność, sama niejasność wystarczy, aby ranga tego tekstu spadła na rangę opinii, jeśli nie gorzej. Ale jeśli po prostu ten tekst jest sprzeczny, to już nie ma żadnego magisterium. I więc każdy katolik może powiedzieć, ten tekst ma tyle rangę, jak ten, który to napisał ten tekst. Na przykład to jest po prostu osobista teologiczna opinia ojca Iwa Kongara albo John Curtin Murray i tyle. I w ten sposób mogę to tak samo odrzucać, niż odrzucam tutaj kogoś, który tu mi mówi, po prostu Jezus Chrystus nie jest Bogiem. I w ten sposób rozróżniamy po prostu bardzo wyraźnie właściwie co się dzieje. Więc dalecy jesteśmy bractwo od tego, aby cały Sobór Katolicki Watykański II globalnie odrzucać. W tym momencie odrzucaliśmy się bardzo dużo tekstów zawartych wcześniej. Wszystkie teksty, które zgadzają się z nieomylną nauką Kościoła katolickiego albo z magisterium ordinarium poprzednich czasów, jak najbardziej przyjmujemy. Natomiast te teksty, które wyraźnie są sprzeczne temu, zasadnicze, odrzucane, nie mając żadnej rangi doktrynalnej, są po prostu tekstami z innej, przeciwnej beczki i rewolucją. I te teksty są niejasne, muszą być rewidowane, ponieważ oni nie mają żadnej rangi, ponieważ na magisterium Kościoła katolickiego ma prawo i obowiązek po prostu wyrażać naukę Kościoła katolickiego Pana Jezusa Chrystusa w sposób przejrzysty i jasny.